opowiedzieć Wam o hackathonie kulturalnym, na którym byłyśmy z Martą z biblioteki. Hackathonie w Warszawie, na który pojechałyśmy pełne nadziei i planów na dodatkowe narzędzie dla pankreatora, który się rozwija i który będzie serwisem internetowym, na którym będą gify przygotowane na bazie zbiorów cyfrowych Biblioteki Gdańskiej. A jeżeli gify już powstają, strona powstaje, jest, się robi. A teraz chciałyśmy coś jeszcze. Nie bardzo wiedziałyśmy, szczerze mówiąc, co mogłoby to być. Myślałyśmy o aplikacji, miałyśmy kilka pomysłów, ale może mógłby to być profil w mediach społecznościowych, może jakaś gra. I jak wiecie, takie hackatony, maratony mają to do siebie, że chciałyśmy zainteresować naszą ofertą programistów, którzy tam przyszli na to spotkanie. No, gdyby żaden się nie zainteresował i nie chciał z nami pracować, to byłoby bardzo trudno. Ale na szczęście udało się. I udało nam się pracować naprawdę z dwójką fantastycznych osób. I poznałyśmy tam Weronikę i Piotra, którzy przez dwa dni z nami pracowali. Nie ma Karoliny, ale właśnie myślałyśmy, że Piotr, nie wiem czy w Warszawie też jest ta akademia, ale Piotr byłby chyba idealną osobą, którą mogłaby tłumaczyć zagadnienia programistyczne. Sam jest z wykształcenia historykiem i specjalizował się w biografii Hewelliusza, więc mieliśmy mnóstwo wspólnych tematów oprócz programowania i naprawdę współpraca była super. I to właśnie oni zaproponowali nam, że może przygotujemy bota, który będzie automatycznie, samodzielnie zaciągał informacje z Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, ze zbiorów Biblioteki Pantam udostępnionych i publikował je na Twitterze i profilu na Facebooku. Udostępniliśmy im jakąś część otwartego API do Biblioteki Cyfrowej, którą miałyśmy udostępnioną. I oni przez te dwa dni pracowali, pisali ten kod, więc i tak. My w tym czasie robiłyśmy badania wśród publiczności festiwalu, który wtedy się odbywał, i Kongresu Kultury. Pytałyśmy się o to, jakich mediów społecznościowych ludzie używają, na jakich portalach są najczęściej, czy udostępniają, czy są biednymi użytkownikami raczej, czy wchodzą w interakcje z innymi na mediach społecznościowych. I te zgromadzone dane też pozwoliły nam na to, żeby zaplanować tego bota i jakby jego przyszłość jak najlepiej. I udało się właśnie w ciągu dwóch dni przygotować profil na Twitterze, który publikuje on automatycznie też na Facebooku. Raz dziennie publikuje losowo wybrane zdjęcie ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej. Nigdy nie wiadomo, co to będzie. Na razie jakby specjalnie tego nie promujemy, dopóki nie będzie gotowy cały serwis pankreator.org, bo docelowo też chcemy jego podłączyć pod tego bota, który też zaciągał i publikował gify i obrazki takie statyczne z tego serwisu. Natomiast od tego 9 października bez żadnej promocji mamy już 52 osoby, które lubią profil na Facebooku i 27, które obserwują pan kreatora na Twitterze. No i jesteśmy na etapie takiej przemyśleń, czy zostawić go jako takiego bota robota, który publikuje tylko te treści i nic z nimi nie robi. Czy na przykład mógłby mieć jakąś osobowość, na przykład pisać mógłby posty wtrącając włoskie słówka, bo on z wyglądu wygląda jak Bonifacio, czyli Włoch, który przypłynął do Gdańska i założył Bibliotekę Gdańską. Też trochę bałyśmy się takiego zbyt inteligentnego rozwiązania. Nie chciałyśmy, żeby był taki jak na przykład ten bot z Microsoftu, który zaczął ludziom
sam inteligentnie odpowiadać, uczyć się na własnych błędach, co stworzyło z niego. Został rasistą. Właśnie, dlatego nie chciałyśmy i od razu zaznaczyliśmy, żeby nasz konserwator nie był zbyt inteligentny. Po prostu ma publikować treści. Pytanie techniczne, czy tutaj skorzystaliście z jakiejś technologii istniejącej, czy ktoś tego bota pisał od zera? Myślę, że pisał go od zera. Oni tam mieli problem z API, bo to był weekend, tam nie wszystko było udostępnione i oni coś tam naokoło. Ale poradzili sobie. Przeszli. Okay. Poradzili sobie i on działa, także zapraszam, można spróbować go obserwować. No także tak cała strategia jakby promocji i jego bytu jest do obgadania dla nas. Wiadomo, że jeżeli on ma publikować coś więcej, to wymaga jakiegoś zaangażowania, pracy dodatkowej, obsługi tych profili zwyczajnie. Poza tym, jeżeli chodzi o sam serwis Pan Kreator, to mamy gotowe projekty stron i głównej podstron. W naszej grupie właściwie zamkniętej, bo tak nieładnie powiedziałam, to mój, ale jest oczywiście jeszcze Marta, która pracuje nad kontentem merytorycznym do opisów tych wszystkich obrazków. Barnaba, który nam przygotuje całą stronę. Asia, która robi gify, czyli clue w ogóle tego wszystkiego. Zbieramy nowe obrazki. Czy jeszcze jedno pytanie techniczne? Czy gify są jakoś generowane, czy to jest ręczna robota? Photoshopie. To jest wszystko ręczna robota. Nie myśleliście właśnie o tym, żeby... Na tym ma polegać to. Oni szukają ludzi, którzy im to zrobią. Że to będą automatycznie zrobiły gify z takich. Automatycznie to się chyba nie da się robić. Znaczy, że da się składać gify z zelem, z kreatywności przyciskami ludzkimi. Tak? Myśleliśmy na samym początku, taki nasz był pierwotny plan, że zrobimy taki serwis, w którym będą same obrazki statyczne i narzędzie do tego, żeby każdy, żeby użytkownik mógł sam zrobić z tego gifa. Natomiast dostaliśmy taki feedback, że to będzie za trudne dla zwykłego użytkownika i że to, co on zrobi, najprawdopodobniej nie będzie go satysfakcjonować, ponieważ nie będzie ładne i nie będzie chciał tego udostępniać nigdzie. A bo się narobi, nic z tego nie będzie, co go tylko sfrustruje. Więc postanowiliśmy po prostu dać już im gotowe, ładne gify do tego, żeby mógł je udostępniać dalej. Dodatkowo jesteśmy w kontakcie z firmą Iwona od syntezatoru mowy i chcemy ich zaangażować do tego, żeby można było do tych gifów dograć głos, znaczy dźwięk, dołożyć treść przetworzoną przez syntezator mowy, czyli wpisać po prostu jak SMS-a i dołożyć dźwięk. I w ten sposób tworzyć taką oryginalną, spersonalizowaną wiadomość, jak pocztówka dźwiękowa. Mamy już tych gifów trochę i wszystkie są świetne i wszystkie są super. No, takie naprawdę. Właśnie, bo pod kątem takim technicznym to w zasadzie Wy, jako że macie te całe zbiory obrazków, to jesteście w stanie wyróżnić wszystkie obiekty, które się na nich znajdują, więc udostępnienie aplikacji, która zezwala użytkownikowi na chociażby taki prosty ruch dziewczynki, może nie zbyt prosty, ale generalnie do stworzenia taki ruch, jesteście w stanie to zrobić, tak? Możecie nawet pójść do takiego kroku, że właśnie możecie zmapować różne części ciała danego pana i umożliwić ruch ręką, głową i wszystkich takich rzeczy. A to jest... szukają. Zapraszają do zespołu. Ja zrozumiałem, że się tak mniej więcej kiedyś tam spotkań temu oni mówili, że taki pierwszy mieli plan. Właśnie ogólnie, jeżeli ktoś by coś takiego robił już, to jest, uważam, że to jest zagadnienie bardzo skomplikowane. No to, to już by nie robił tego tylko pod dzieła sztuki z biblioteki, uważam. Że jeżeli na przykład ja bym coś takiego robił, to bym to robił, żeby każdy mógł sobie zrobić na każdym obrazku. No tak, ale zobacz, nie? Tutaj wtedy musiałbyś pokusić o rozpoznawanie obiektów i tak dalej. Tak? O tym no ale tutaj się w zasadzie działasz w domenie obrazków, które posiadasz. I
Doskonale zdajesz sobie sprawę, co na tych obrazkach jest. Czyli, że każdy nowy obrazek... Więc możesz zacząć od takiej iteracji. ...szablon dla każdego nowego... Dokładnie tak. Musisz... Co jest ważne, to... Stworzyć jakiś metamodel danego obrazka. Tak, zrobić kilkadziesiąt, które łączysz, tak? To są domenie publiczne. Czyli to powstało z różnych obrazków, rozumiem, tak? Ta animacja. Nie, to jest akurat jeden obrazek, jedno zdjęcie. Ale ta pani, która tam fruwa, to ona też była na tym zdjęciu, tak? Czyli została wycięta. Ale to można by zrobić po prostu taką bibliotekę takich gotowych, wyciętych, które można sobie potem składać, tak? Aha, to już w następnym etapie. Tak, oczywiście. To by było najprostsze. Ale jak... zrobimy strony pan kreator DIY.org. A jak przerabiacie te obrazki, to po każdym tych obrazków nie macie już gotowych PSD-ków, żeby właśnie potem to było? Więc każdy kolejny obrazek właśnie buduje bazę, nie? To są warstwy już. Nie, no wszystko są warstwy, wszystko jest pomyślane. Więc wszystko to są warstwy, nie? Tak. No to tak naprawdę, czym więcej będzie tych gifów, to już tworzycie sobie bazę gotową, którą potem dacie użytkownikom. Więc z czasem będzie, nie? Zapisy, tak. No wiesz, tyle. Strona jest planowana, żeby ją odpalić na połowę listopada. Będzie na niej no przynajmniej 50 tych gifów, plus ta opcja z dograniem dźwięku, mam nadzieję, że od razu będzie. No i a tymczasem zapraszam na profile pan kreatora bota na Facebooku i Twitterze. Nie chcę być na ignorant, ale jaki jest cel tego projektu? A, no, bo. To już dobrze. My jesteśmy tu od przed wakacji, więc... czytam, tak, znaczy generalnie tak, zakładam, o to, że to jest... popularyzować zbiory cyfrowe biblioteki, samą bibliotekę. To, że, głównie to, że ma zbiory cyfrowe, udostępnione w bibliotece cyfrowej, że można z nich korzystać, że każdy może to robić, że są w domenie publicznej i że są do swobodnego użytku. To jest największy zbiór takich starych, starodruków, takich rzeczy miasta dotyczących miasta Gdańska na przykład. Jedna z najlepszych kolekcji w Polsce, o czym z Martą można porozmawiać. I planujemy nowy projekt, nową, lepszą stronę z samymi, bo tam są stare druki udostępnione na Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, a my chcemy stworzyć taką nową stronę z samymi rycinami, nie? Zdjęciami. No, jeszcze była jakaś nagroda, nie? Za... Nagrodę z prostu. Czy już zjedliście nagrodę? Zjedliśmy. A, okay. No, już zebraliśmy grupę, więc... Tak, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo dobry pomysł, gdyż uważam, że duża część ludzi by nigdy nie zwróciła uwagi na takie dzieła, jeżeli by to nie było w taki sposób podane, więc uważam, że jeżeli celem tego jest właśnie rozpropagowanie takich dzieł, to to jest świetne. Tak, i tam pytałyśmy się właśnie w Warszawie z Martą ludzi i wiele osób też nam mówiło, że jeżeli chodzi o promocję, to jest, że to jest bardzo dobry pomysł. Znaczy, jeżeli dowiadywali się o tym, że to jest cela promocyjnej biblioteki i zbiorów, to uważali, że to jest, że to na pewno zadziała i że to jest bardzo dobry pomysł, więc wróciłyśmy tam na skrzydła. Dziękuję. Teraz jeszcze pytanie, czy Andrzej jakiś raport?